Panie marszałku, pani minister, Wysoki Sejmie. Najpierw krótka refleksja do moich przedmówców szanownych. Poeta Johann Wolfgang von Goethe mawiał: należy każdego dnia posłuchać krótkiej pieśni, przeczytać dobry wiersz, obejrzeć wspaniały obraz i, o ile byłoby to możliwe, wypowiedzieć kilka rozsądnych słów. Pani minister, pytanie do pani minister. Czy jest ta klauzula sumienia wykonanie wyroku po prostu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 października 2015 roku, który wskazał wyraźnie, że ani lekarz, ani podmiot leczniczy nie ma obowiązku tak zwanego informacyjnego, a taki obowiązek spoczywa na organach administracji władzy publicznej, a przede wszystkim na Narodowym Funduszu Zdrowia. Jest do tego odpowiedni przepis. Czy pani minister mogłaby ten przepis potem przytoczyć? Dziękuję bardzo. Dziękuję.